pierwszych biegach, to na pewno. Ale od czwórki to już na pewno nie wie. Wydaje, że tak właśnie od piątki dopiero. Ale ten też przyczepności nie ma wcale rewelacyjnej. Mazda może mieć najmniejszą przyczepność, ale nadrabia znowu właśnie przy prędkością maksymalną i przyspieszeniem. To ta Honda, jeśli chodzi o sterowanie, to jest naprawdę. Tak, no taka... Honda się trzyma jak po prostu przyklejona, a jak się ślizga, to aż miło, że się ślizga. A może nie trzyma się jak przyklejona, ale jak się ślizga, to jesteś w stanie z tak, nią zrobić wszystko. Tak, jest, dokładnie tak. Prawie jak Zariel Amatowe. Się nazywa grubymi nićmi szyte porównanie. To jest, to się nazywa jak rzucić kamieniem w okno. Trochę też tak się może nazywać. Nie, Atom się lepiej ślizga niż KTM. To ci mogę powiedzieć jako specjalista. On się ślizga na wszystkie strony. Zgadza się, ale można go uratować. A KTM jak się zacznie ślizgać, bardzo trudno uratować. On się po prostu okręca i... Atoma można uratować, jak się tak ślizga. No takie są moje doświadczenia z tego challenge'a, w którym wykręciłem 15% wynik pożyczonym Atomem, więc wiesz, wiem co mówię. Jakoś go wykręciłem, no, ślizgając się. Ja też miałem Atomem wykręcone dobre czasy, co więc miałem fakt, że tym autem się jeździ bardzo ciężko, bardzo trudno. Dobrze. Jest trudno, tak, zgadza się, ale da się. Bardzo pomaga ta kontrola gazu, bardzo pomaga. Jak za drugim razem jak jechałem już ten challenge, to już się w ogóle nie ślizgałem praktycznie. Za pierwszym razem faktycznie były poślizgi, musiałem się tam ratować parę razy. A za drugim po prostu już się nie ślizgałem. Lepszy czas wykręciłem tym Atomem niż KTM-em. Z drugiej strony zwróć uwagę, że jednak większość jeździ KTM-em. Tak, 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 czasy tak. KTM jest szybszy po prostu. Ale ja nie umiem KTM-a ustawić, powiem szczerze. Tyle już tuningów próbowałem i nie potrafię takiego tuningu znaleźć, w którym się nie boję zakrętów robić. On po prostu mi się okręca. On jest bardzo... krótki i testu łosia nie przechodzi jakby. No ale jest dłuższy od Daniela z kolei. Nie wiem, a to mi się nie obraca o 180 na każdym zakręcie. Robił poślizgi, ale nie było z tego jakichś fatalnych skutków, a KTM po prostu robi 180 obrót. I nie umiem. To powinniśmy chyba się furami wymienić w takim razie. I nie umiem, no kombinowałem 1000 już wersji. Miękkie zawieszenia, twarde, otwarte difery, zamknięte difery. Nie mówię, że nie umiem tym KTM-em jeździć, bo umiem, ale dalej strach na zakrętach, a to bym się tak nie bałem. A to on też chyba hamuje lepiej od KTM-a, bo jest lżejszy dużo. Sophie Miller mi zrobiła automatycznego Y-ka. Pozdrów ode mnie, Sophie. Ale jest ostatnia teraz. Może przy okazji też się trafi automatycznie. Więc Krzysia nie mogę dogonić, tak dobrze jedzie tutaj na tym. O, tak dobrze jedzie, a później zobaczymy czy będzie lat. Ale po tych dwóch ostatnich to wiesz, staram się, żeby w końcu był mój. Ciś. To jest w sumie dobra mapa na każde auto, bo nie ma tu jakichś takich przygód, co jakimś autem byś sobie nie poradził. Szerokie zakręty. O, ale parę ostrych jest też takich. Jest, tak. No to trzeba, wiesz, jechać ostrożnie. To sprawia. Trzeba jechać ostrożnie, właśnie. No i będzie okej. Wiadomo, że wszystkie wyścigi to jeździ się ostrożnie. To jest właśnie moja dewiza. Już miałem powiedzieć, jak się fajnie jeździ tą Hondą, jak fajnie tam się kontroluje i nagle wpadłem w taki poślizg, żeby mnie obróciło na Y-ka w ogóle. No to jak KTM-em. Nie, fajnie się jeździ Hondą, fajnie się kontroluje. Honda jest naprawdę jednym chyba z bardziej kontrolowalnych aut w ogóle w tej grze. To prawda. Nie wiem, nie potrafię sobie przypomnieć drugiego takiego. Pewnie dlatego jestem teraz 8, a nie 12. Ty,
tej szykany nie umiem robić właśnie, cośmy przejechali teraz. Stanie i najwięcej pracy. Zobaczymy. Przedzwoniłem niestety w drzwi na wyjściu. Testowałem, jak bardzo można nie zwalniać na tym zakręcie. 5 sekund. No, 0,6, tak. Prawie jak 6. No nie, tutaj zdecydowanie lepiej jechałeś tym. Gdzieś było po dystansie. Coś tam cię próbowałem nawet się zbliżyć, to potem właśnie na tych szykanach się gubiłem ten czas. Time Andrzej słaby. Lepszy od Sophie Müller, ale to chyba tyle. Pojeździmy jeszcze, może jeden wyścig i zobaczymy, czy coś się polepszy. Ja sobie pojadę teraz tą Mazdą. Zobaczę, jak się tą Mazdą jeździ. Ja chyba nią nigdy nie jechałem, albo może w singlu jechałem nią kiedyś. No wiesz co, może ja tak, chcę wezmę tą Mazdę. Dawaj.